Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, drugim odcinku już na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 Nockruka pod tytułem Na tropie bestii, w której musimy odnaleźć jakiegoś białego cieniostwora i zdjąć z niego róg, za który podobno mają mi zapłacić 2000 sztuk złota. Na samym początku myślę, że możemy się wybrać oczywiście w miejsce, gdzie już tam w sumie kierowaliśmy się, czyli tutaj. Sam taki mocny początek, można powiedzieć, że mamy wyczyszczony, chociaż jednak może nie. Zróbmy to tak, że przejdziemy się do tej jaskini, z której wtedy w pierwszym odcinku wyskoczyły mi szczury, bo myślę, że może być kurde problem ze strzałami. Mam tylko 18 strzał i troszkę o nie, szczerze mówiąc, ciężko. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że z czasem jakoś... Czy tam widzę kamiennego strażnika? Mam nadzieję, że z czasem jakoś mi to pójdzie i no tego problemu ze strzałami na pewno nie będzie. Jak już tutaj weszliśmy, to wrzuca mi się w oczy tam po lewej stronie jakieś miejsce. Jakieś tam filary kamienne są. Czekajcie, zobaczmy. Nie możemy na niego nacelować, czyli możliwe, że on będzie... Czekajcie, zapiszmy. On nie będzie nas może atakował. Tutaj słychać też tego topielca, przepraszam, nie topielca, cieniostwora. Ale on jest raczej na samym dole. Tak mi się wydaje, albo może jednak jest wyżej. Może jednak jest wyżej, jest tutaj też, słychać ten wodospad z dołu, który jest bardzo głośny i widziałem to na filmiku, że troszkę mnie zagłuszał. Ale mam nadzieję, że będzie git. Czyli to było takie przejście, ale... Kurde, dobra, jednak nie idziemy tam. Ciekawi mnie bardzo to miejsce. Tak samo jak mnie ciekawi ta wyspa, którą właśnie widać nawet stąd. Coś tam może być ciekawego. Tylko no mam wrażenie, że po prostu na samym starcie gry raczej nie będzie to dobrym pomysłem, żeby tam iść. Trzeba dobrze szukać naprawdę. Dobrze przeszukiwać miejsca, bo nawet jeżeli nie znajdziemy nic takiego ciekawszego, to same lagi, same patyki mi się bardzo przydadzą do tego, żeby tworzyć sobie strzały. Bo ze strzałami mam, kurde, takie wrażenie, że może być jakiś problem, ale no miejmy nadzieję, że jest to mylne wrażenie i jednak będzie dobrze. Że jednak będzie dobrze. Tam widać cierwojady. Już teraz naprawdę zgłupiałem, czy ten cieniostwór, którego słychać, to on jest na samym dole, czy jednak wyżej. Szkoda by było, żeby on był tutaj, bo skoro ja będę chciał sobie czyścić tutaj te miejsce, no to ciężko by było, żeby tam z cieniostworem się od cieniostwora uciekać. No ale dobra, zobaczymy. Czyli tutaj mamy takie przejście. Tak, wiem, tutaj minąłem skrzynię. Wracamy już tutaj. Już sobie ją sprawdzamy. W ogóle nie możemy tych kamiennych tablic podnosić. Nie, nie możemy. Mamy... Ile wytrychów? 5. O, ta skrzynia jest akurat... otwarta. No to się jednak obudził. Ale widzieliście, co tam było? 47 strzał. Tylko, że teraz tak. Może by się jakoś tam udało szybko je wyciągnąć z tego kufra, ale problem będzie taki, że kamienny strażnik raczej nie będzie dostawał w ogóle żadnych obrażeń od strzał. Możemy go w ten sposób obudzić? Nie możemy chyba. Zmordowałem 3 strzały, wiem o tym, ale wczytamy. Kurde. Tak na szybko. Może. Udało mi się. No nie wierzę w to. Wypierdzielaj stąd. Ja pierdzielę, no niemożliwe, że mi się za pierwszym razem udało. 47 strzał. I co, frajerze? Nic mi teraz nie zrobisz. Ale my możemy sobie zapisać. No i jednak upewnię się, czy aby na pewno te strzały mu nic tam nie zadawają obrażeń. O, nawet troszkę... Oła, nawet troszkę się tam zaklinował. Za gruby jesteś, co? No coś mu to zabiera życie, ale... Jakbym musiał chyba wszystkie strzały wydać na kamiennego strażnika, te, które wziąłem z tej skrzyni, żeby go po prostu zniszczyć. Można by było pobawić się maczugą, ale takie obrażenia, które będą
wątpię, żeby to miało jakikolwiek sens. Chociaż są bardzo podobne jak z łuku. Ale... Dobra, bo nie widzę tego, teraz jego nazwy, ale no. Teraz się całkiem coś zepsuło. Można by było coś pokombinować. Ale wychyl mi się, kurde no. Nie mogę... Nie mogę zrobić tak, żeby mi nacelowało na niego, bo... Tak to no ja mu hita... Chociaż zadam mu hita. Nie, to będzie bardzo ciężkie. Oj, mi się wydaje, że może być z nim problem. Więc po prostu niech sobie jak na razie tam będzie. Udało się fajnie zdobyć jakieś strzały. Tutaj jest miejsce... Okej, to są dorosłe wilki. Tutaj jest miejsce, które może być... bardzo przydatne. W sensie takim... O kurde, czarny wilk. W sensie takim, że może coś tam ciekawego znajdziemy. Więc po prostu, no, będzie trzeba tam pójść. Ścierwojady. Już mnie widzą? Zapiszmy. Z takiej widzę, że... Kurde, odległości. No nie, dziobnął mnie. Dwa razy mnie dziobnął. Ale dobra, no spokojnie. Z dużej odległości widzę, że mnie ścierwojady zauważają. Trzeba uważać, żeby po prostu większej ekipy na siebie nie przyciągnąć. Po prostu pojedynczo, na spokojnie pojedynczo. One będą tutaj do nas przybiegać. Dobra. No naprawdę dwie strzały nie weszły z takiego bardzo bliska. No szkoda. Dobra, są kolejne ścierwojady. Tego ścieniostwora nie widać, nie? To znaczy, no... Czyli to znaczy właśnie, że raczej jest na dole. Zapiszmy jeszcze. Po prostu często zapisujmy. Dobra, elegancko. Bo już miałem przypadek taki w pierwszym odcinku, że... Ano sobie zapomniałem zapisać i... Tu go nie trafię raczej ciężko. I musiałem od nowa praktycznie lecieć. Ale to tam chwila, moment i udało się. Uszkodzone strzały. Na początku myślałem, że to jest jakiś tam procent do odzyskania strzał, ale po prostu te strzały, które nie wejdą, powiedzmy, które nie trafią przeciwnika. Oho, zębacz. To po prostu możemy je wyciągnąć i później naprawić. Teraz tak to jakby rozumiem. Raczej tak jest. Dobra, uleczmy się. Został jeden jeszcze ścierwojad. Jeszcze sobie, czekajcie, zerknę, czy ja włączałem stoper. Tak, włączałem stoper. No dobra, bierzemy go. No nie, no troszkę jest naprawdę... Chociaż weszło teraz? Dobra, elegancko. I wyciągamy strzałę, która nie weszła. 1080 expa, 10 punktów nauki kolejne dostaniemy, więc będzie można sobie wbić kolejne w zręczność, czyli będziemy mieli 30 zręczności, 30 łuki, teraz będzie wtedy tak to git. Bo jak tam ktoś nie widział, no to sobie taką księgę otwieramy. I tutaj mamy siła i broń jednoręczna za 5 punktów 5, zręczność i łuki za 5 punktów 5. I tak, w taki sposób się właśnie uczymy tutaj tego wszystkiego. Bardzo słychać chrapanie tego cieniostwora. Co my tutaj mamy? Ciemne grzyby, eliksir jakiś. Prawdopodobnie na zręczność. Bardzo mnie to cieszy, ten widok. Dokładnie tak, od razu pijemy. Nie ma co się zastanawiać. Raczej wydaje mi się, że progi nie będą tak wskakiwać, chociaż tyle co my tam wypijemy tych eliksirów, zapewne to nie będzie ich dużo. W sensie, że wiecie, tam 10 punktów nauki za 5 punktów, nie? Raczej do tego momentu nie dotrzemy, więc raczej nie ma co się martwić. No dobra. No trzeba sprawdzać, widzicie, fajnie, bo weszliśmy tutaj wyżej, mamy 3 zręczności więcej. Tutaj biegaliśmy, tu jest jakby te przejście z tej jaskini, czyli możemy sobie stąd tak naprawdę już pójść. Tutaj mnie ciekawi to, no bo te zębacze jednak mogą coś ciekawego pilnować. Tu jest ten cieniostwór. Młody cieniostwór. O, to nawet nie może być jakiś tam twardy, ale raczej na teraz. I tak nie będzie za dużej szansy z nim walki. Na 30% moglibyśmy, myślę, spróbować, ale z tej strony... Tam jest jeszcze kolejny, czyli tutaj jest jakieś ich legowisko. Ale z tej strony właśnie możemy sobie zerknąć, nie? Że po prostu coś tam, jakieś przejście jest. I mówię, na 30% będziemy mieli siłę, to znaczy zręczność, przepraszam, i 30%, to znaczy 30 punktów zręczności i 30%
Łuku? Można wtedy spróbować, bo jest to młody cieniosfór, więc może aż taki mocny nie będzie. Czy ja wziąłem ten smoczy korzeń? Bo się tak zagadałem. On był tutaj chyba? Tak, raczej go wziąłem, że już po prostu zapomniałem. Czyli dobra, pójdźmy sobie teraz tak, tutaj. No tam chyba nie będziemy szli, co nie? Fajnie by było dobić... dobić kolejny poziom i wtedy można by było się pobawić z tymi wilkami. Chociaż tutaj, dokładnie tak. Coś nam się tutaj zrespiło. Olbrzymi szczur. Chociaż niekoniecznie. Niekoniecznie się zrespił. Bo te szczury wtedy z góry mi tam zlatywały, można tak powiedzieć. Ale w sumie jest jeden. To skąd? Trzasnę tego drugiego szczura, który tutaj wtedy mi zeskoczył z góry. Myślałem, że on będzie w tej jaskini. Byłem tam. Nie było żadnego, był ten kamienny strażnik tylko. Tego jednego zabiliśmy. Gdzie jest drugi? Może gdzieś pływa? Raczej nie. Ale dobra, może gdzieś tam się pojawi za jakiś czas. O, jest laga. Bierzmy. Pod drzewami, no zazwyczaj te patyki leżą dość oczywiste, nie? No i dobrze. Tutaj były gobliny. Chociaż może niekoniecznie to jest taki błąd, jeżeli chodzi o tą ścianę, tylko po prostu może taka jakby magiczna, zaczarowana jakaś ściana, która jest no niewidoczna niby, to znaczy widoczna, ale można przez nią przenikać, co nie? Bo tutaj jest też znak, ja myślałem wtedy, że to jest orkowy, ale to jest jednak goblinowy. Czarny goblin. Goblin zwykły. Dwa czarne są. Raczej z czarnymi. Chociaż mnie gonią. Można by było niby zobaczyć, ale no szkoda, szkoda troszkę strzał. Oto cwaniak. Ile mu zadaje? Nie, nie, nie. Na spokojnie. Tutaj jeszcze wrócimy. Tam jest przejście na plażę, na której są topielce. Więc możemy po prostu sobie pójść tutaj. Z nadzieją taką, że no trafimy na... Czekajcie, czekajcie. Wow. To jest jakieś przejście tam? Albo coś się zepsuło, albo to jest jakieś przejście, chociaż no nie mogę tam niby przejść, to może coś tam zepsuło. I po prostu łapię jakąś tam dalszą jaskinię, co nie? No dobra. Idziemy tutaj, bo tutaj byliśmy, tam były dalej te dziki. Dziki by były nam potrzebne do wykonania pancerza. Już wam pokazuję. Liczne ulepszenie. Dwie skóry wilka mamy, dwie skóry dzika i sześć skór gada. Z gada będzie najtrudniej, tutaj jest jeszcze jakaś lepsza zbrojka. 12 skór gada i 6 skór wilka, nie? A ta nam daje... ta nam daje... Ta pierwsza, można powiedzieć. Jeszcze premię do siły i zręczności 10. Więc to jest, no... przydatne bardzo. Dziki. No może jakoś by się tam udało z tymi dzikami. Ale no mówię, 6 skór gada. Topielca zabić teraz. Będzie problem. Mamy ścierwojady. Tam są te dziki. Ścierwojady możemy sobie upolować. Myślę, że to będzie git opcja. Tylko poczekajmy troszkę, aż podbiegnie. O, teraz może? Ha, widzimy teraz, że możemy znowu sobie wykorzystać tą rzeczkę, bo one zanim przebiegną, przepłyną tą rzeczkę, albo czasami nawet im się nie udaje, to wiecie. Zdążymy je spokojnie pokonać, tylko że widzimy niektóryś? Nie. Dwa mnie widzą. Kurde, może być problem, bo... Zawsze... Dobra, jeden biegnie. O nie, przeskoczył. Dobra, udało mi się. Nawet mnie nie uderzył. Nie dziobnął, to znaczy. No i został ten jeden i będzie bardzo blisko naprawdę ten drugi poziom. Trzeba go szybko wbić. Tego możemy już tak, wiecie, normalnie. Weszło. No i weszło, elegancko. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska. Kolejne osiągnięcie. Jednak cofam to, że strzały, które nie wejdą, możemy pobierać. Różnie to jest. Teraz widzieliście. Dwie strzały,
które weszły, mogliśmy wyciągnąć. Czyli po prostu jest szansa dana na to, że jak nie wejdzie strzała, czy tam wejdzie... Mam nadzieję, że nie zmoknę do suchej nitki. Głos wagona, pozdrawiam. Widzów chociaż wagona. Zauważyłem też to, pewnie też zauważyliście, że tam... No, nie za wiele nasza postać się odzywała jeszcze, ale słychać tam wagona właśnie, że podkłada głos pod wersję, to znaczy pod głównego bohatera. Fajnie, ciekawie. No więc tak, no niestety rozpadało się strasznie, widoczność się pogarsza, ale przed tym jak wrócimy do obozu, no fajnie by było wbić ten kolejny poziom. A, no i nie dokończyłem. Po prostu, no czasami jest szansa na to po prostu, że strzałę wyciągniemy i będziemy mogli sobie ją naprawić. O. Polne bestie. Czy to są młode? Wątpię. Zwykłe. Dorosłe. Krwiopijce? Mogłyby nam się przydać. Ile nam brakuje? 180 expa. Kolejne krwiopijce. Mogłyby nam się przydać? Wiadomo. Skrzydła plus laga. Możemy wtedy sobie wytwarzać strzały. Więc zapiszmy. Spróbujmy sobie może z tej strony najpierw zacząć. Najlepiej jak będzie pojedynczo leciała, co nie? Leciał. Kurde, drugi nas widzi. Miałem na 3 strzały. Na 4, ale słabo. Stała kontrola populacji. No dobra, już dobijmy tą 4. Strzałą. Kolejne osiągnięcie, stała kontrola populacji. Jest tam na ogólnie modyfikacji stronie, która jest w opisie u mnie oczywiście, lista tych wszystkich osiągnięć, więc będzie sobie można później to sprawdzić, jakie dokładnie osiągnięcia zdobyliśmy, czy się nam uda, wiecie, wszystko. Wszystkie, chociaż teraz mi się kolejny raz to pojawiło, chociaż może to być jakoś delikatnie zbugowane, ale może jest to już jakby wykonane te osiągnięcie. Zdobyliśmy to osiągnięcie. Fajnie, bo tutaj jakieś lagi nam się pojawiły. O, goblinie jagody, fajnie, będzie można zjeść. Z ręka plus 1, bo raczej alchemii tutaj nie będziemy się uczyć. Nawet nie mamy takiej opcji raczej. Może nam się to przydać. No dobra, czyli tutaj mamy jakby takie przejście, czyli tu jest jakby chyba koniec, to nie? Chociaż, wiecie, może jednak coś tam być zawsze ukryte. Na takich miejscach. Po tych krzakach też chodźmy. No właśnie, leśne jagody. Zawsze to nam coś odnowi HP. Po 5. Czyli brakuje nam 30 teraz expa do poziomu. I jak już bijemy tą z rękę, mamy ile strzał jeszcze? 23, spoko. Jak już bijemy tą z rękę i 30 łuki, myślę, że będzie naprawdę git już. No i wiadomo, ten poziom trudności jest na trudnym ustawiony. I tak sobie jak oglądałem pierwszy odcinek, bo tak nie zauważyłem jak nagrywałem, to na hardcore'u było widać, że nie ma po prostu zapisu. Nie ma po prostu możliwości zapisu, więc nie, raczej to nie dla mnie. Lecimy i tak na trudnym, to i tak. Dobra, tam się na razie nie będę zbliżał do tych dzików. Więc niech sobie spokojnie tam sobie zostaną. No i teraz mamy wybór, powiedzmy. Możemy tutaj przejść na tą plażę. Ale no tam są te topielce, nie? To znaczy chyba jaszczury, topielce może. Więc też myślę na 30%. Z polnymi bestiami myślę, że będzie lepiej. No bo będzie lepiej. Myślę, że z nimi sobie coś pokombinujemy, tylko że... fajnie by było wykorzystać ten uskok. Bo one może nie dadzą rady wejść tutaj. Takie twarde? No to nie. Trochę szkoda strzał. 30 jak po prostu jak będziemy mieli? Wiadomo. O nie, jednak weszły. 30... Oho! Zajebiście. Zostaw mnie. Ginę. Albo nie. Dobra, odpuściła mi. Sucz. No dobra, nie było, kurde, tak fajnie, jak mi się wydawało. 30 tylko po prostu expa wbijemy i wtedy będziemy mogli bawić się już z tymi mocniejszymi potworami, bo wtedy wiadomo, mniej strzał będziemy wykorzystywać na to, żeby je zabić, te mocniejsze potwory, bo będziemy mieli większe obrażenia, o to chodzi. Więc jak najwięcej tych początkowych teraz musimy zabijać potworów, chociaż kurde, no ten goblin mnie tutaj kusi, ale on jest z tymi kumplami czarnymi goblinami. A
Cholera. Ten szczur by się teraz przydał, bo on chyba akurat daje 30 expa. I możliwe, że to jest tak właśnie fajnie zrobione, że akurat po drugi poziom podejdziemy. Ale go tu nie ma, tego szczura. I wtedy, wiecie, sobie lecimy na już mocniejsze potworki. No nie, no też tutaj kieruje strzałem, łukiem, no i nic niestety. Szkoda, 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 naprawdę wielka szkoda. 22 strzały, dobra, jak na razie zostawmy ten obóz nasz. Później tam wrócimy, jak wbijemy ten poziom. Przygotujemy się, będziemy mieli więcej strzał, wtedy pobijemy jakieś tam mocniejsze potwory. No ale dobra, no nic, może spróbujmy tutaj chociaż jednego tego wilka wyciągnąć, nie? Też kurde, no jest to dorosły wilk. Tam są... Tam było w oddali przedtem widać szczury chyba, ale no... No nic, spróbujmy chociaż tego jednego wilka. Jednego wilka, pozdrawiam. To się tak nie da kolorowo zrobić. No i tutaj mamy delikatny problem. Delikatny problem, bo tylko nam brakuje 30 expa. A te 30 expa jest problemem. Bo nie masz czego wyciągnąć tego za bardzo 30 expa. Po prostu nie ma takiego delikatniejszego potwora. Możemy sprawdzić, no, na plaży, nie? Ha, ta. Ale sobie tam nie przejdę. Kurde, cholera. A, no nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. Brakuje mi ten, kurde, jeden potwór. Wilki? Raczej nie. Najbardziej widzę opcję w tym goblinie. Zwykłym. Spróbujmy. Zapisało mi się to? Tak, zapisało mi się to. No fakt. Ściana. Dobra, biegną. Dawaj tutaj. One se wchodzą. Tylko chciałem go. Dokładnie. Dajcie mi spokój już. Ja tylko chciałem waszego kolegę zabić. Ale możemy zapisać. No dobra, jak już tutaj są, je wyciągnęliśmy. Nie, nie, nie. To można by było, wiecie, chciałem się poduczyć z ręki od razu i je pokonać. Ale na spokojnie, no bo widzieliście już, ten jeden się tam wdrapał do nas. Nie goni mnie? Nie, on wraca do kryjówki swojej. Czyli odpalamy księgę. Zręczność i łuki. I zręczność i łuki. Elegancko. Tak, dobra, jednak jest próg. Czyli teraz będziemy po 5 dostawali. Ale to i tak jest dobrze, że wiecie. 5 punktów nauki. I dostawaliśmy 5 zręczności i 5 do łuków, co nie? Więc to i tak dobrze. Możemy sobie teraz na przykład goblinią jagodę też zjeść. Dobrze, teraz tak, 34 zręczności. Jak już tu blisko jesteśmy tego obozu swojego, wróćmy do niego na chwilkę. Zróbmy sobie, naprawmy strzały, które możemy. Wszystkie strzały. I jeszcze zobaczymy, czy mi się uda zrobić kolejne. Czy jeszcze kolejne? Nie, nie mamy. Albo skrzydeł, albo lag. Jedno skrzydło mi brakuje i dwie lagi. Dobra, czy jednak wrobica i tam dwie lagi, czyli spoko. 50 strzał. Jest dobrze, myślę. Jest dobrze. Teraz będzie, no, już więcej zadawanych obrażeń. To jest w ogóle jakiś teleport. Ha, myśl wdziera się do twojej głowy. To twoje zadanie jeszcze się nie zakończyło. Co tam dalej było? Mogowie zdają się blokować twoje jedyne wyjście. Czyli chociaż teraz wiemy, że jak zdobędziemy ten róg cieniostwora białego, będziemy sobie w tamtym miejscu mogli jakby zakończyć to wszystko. Jest jedna laga, tam mijaliśmy kolejną, czyli będzie 5 i jeszcze jedno skrzydło i będziemy mieli kolejne 5 strzał. No i teraz tak. Za które potwory moglibyśmy się wziąć? Czarne gobliny przedtem, jak trafiałem, nie były jakieś tam chyba w sumie dość mocne, więc można by było z nimi spróbować. Ale najpewniejmy sobie życie najpierw. Teraz do poziomu, no, brakuje nam kolejne 1500, chociaż no jak będziemy teraz silne potwory, silniejsze zabijać, no to wiecie, więcej expa.
No spróbujmy, po prostu wykorzystajmy to, że jesteśmy... Aha, tu jest ten szczur. Że jesteśmy, przepraszam, łucznikiem. I no spróbujmy to jakoś na dystans wykorzystywać te... pagórki i tak dalej. Stała kontrola populacji znowu mi wyskoczyła. Dobra, możemy tego dobić. O, dokładnie. Maczugą. Nie wiem już, czy to jest osiągnięcie, które jakby się tam, nie wiem, coś zepsuło. Może jakiś delikatny błąd jest. Dobra. Zapis. Chyba został jeden. Ciekawe, czy będę mógł przejść po prostu sobie przez tą ścianę, jak one przechodzą. Raczej tak, może to jest takie magiczne, nie? Tego musimy wyczekać. Dobra, on mnie goni. Szkoda, że już te... Kurde, ten drugi strzał już nie zakończa bitwy, nie? Bo widzieliście. Dobra. No ale to... Na spokojnie, bo wyciągamy maczugę. Gdzie on tu na drzewo chciał wejść? I tym sposobem sobie go dobijamy. Ryba, którą będziemy mogli sobie usmażyć, będzie nam dawała więcej HP. Fajnie. No i zobaczmy, chyba to... Tak na oko... No na oko. Tylko tyle ich tutaj było tak na samym starcie. Tak, czyli taka... Niewidzialna... Ściana, zaczarowana, magiczna. Pewnie jednak celowo to zostało zrobione. Wojownik, o cholera. Spróbować zawsze można, nie? Nie. Szkoda strzał jeszcze. Ale... Kurde, oni coś tam mogą mieć, nie? Ten już biegnie do mnie, czarny. Goblin. No dobra, jak już tu... Wóz goblinów. Mhm. Na pewno. Mamy nawet zadanie z tym, więc no... Będzie trzeba to zrobić. No już tak. Już z wami walczę, na pewno. Jeszcze nie na to pora. Dajcie mi spokój, idźcie sobie. Jeszcze nie. No i teraz tak. Polne bestie. Albo jaszczury, wiadomo. No he, na pewno. Ej, ciekawe ile mu hita zadam. Co? Serio? Ej, robię go. Tak blisko było. Ej, to jest do zrobienia. Ja się obawiałem, wóz goblinów będzie jeszcze silniejszy niż wojownik. A tu jednak... Nie. Ja go robię. Ja go robię. Tylko kurde, tak jak przedtem. Szkoda, że save'a nie miałem fajnego, że tylko on biegł. Dobra, zwykły biegnie. Dobra, biegnie czarny. Goblin. Kurde, no ten będzie... Chociaż może tego wojownika, wiecie, taki hit może był gorszy, bo... Za daleko? Ciężko powiedzieć, ale spróbujmy. Biegnie coś? Nie? Dobra, biegnie wojownik. Ała. One są cwane. Nie, on jest jednak po prostu taki twardy. On jest po prostu taki twardy, dobra. Dobra, wracamy z powrotem. On po prostu sam jeden wybiegł i to jest idealny moment, żeby zapisać, bo to jest wódz. A po prostu miałem telefon, musiałem odebrać i po prostu on sam wybiegł, także idealnie się zgrało. Robię cię. Jesteś mój. Elegancko. Uderzył mnie. 2750 expa. Katowski topór, uszkodzona strzała, wiadomo, ryba, głowa woza goblinów. Będzie się świetnie prezentować na mojej ścianie z trofeami. Przepraszam, aż mi się kurde język poplątał. Myśliwy pełną gębą. Ale fajnie z tym wyszło. Dobra. Nawet zadanie też wykonaliśmy. Tak, wódz goblinów. My jako myśliwi, zajebiście, trofeum nowe, przepraszam. Głowa woza goblinów. Na pewno będzie się, no mówię, ładnie prezentować na naszej ścianie, jak tam wrócimy, co nie? Więc dobra, myślę, że tym akcentem powoli sobie możemy to kończyć. Fajnie wyszło, że udało mi się wyciągnąć tego wodza goblinów i fajnie wyszło, że jednak nie okazało się, że nie jest taki twardy, co nie? Po prostu jego obstawa jest twardsza niż on sam.
i to mogłoby być mylne. Dobrze, że go w sumie raz trafiłem wtedy i się okazało, że tam na 5 strzał jest ode mnie, niż taki wojownik. I udało się elegancko. Tylko co z tym katowskim toporem, który wpadł nam chyba razy dwa? No nic raczej nie zrobimy. Po prostu niech będzie u nas w ekwipunku leżał. Czyli tak. Właśnie, poziom też biliśmy dzięki temu. Od razu uczmy się, bo to jest bardzo pilne. Zręczność i łuki, plus 5 teraz. No jednorazowo możemy, bo 10 punktów nam już to zabiera, ale mamy 39 zręczności. Kurde, fajnie by jakby się jakiś lepszy łuk przydał, ale chyba... Jak nie znajdziemy, to chyba nie zrobimy, bo tylko pancerze możemy stworzyć. Tak, dobra. Mamy trochę strzał. Uszkodzone strzały naprawimy. Może w sumie można by było pomyśleć nad tym, żeby te topielce troszkę pobić, co nie? 6 skurgada, 6 topielców musimy. W sumie jaszczur też mi jako... też powinien dać mi skórę. Trzeba to sprawdzić, może tamtą wyspę sobie też sprawdzimy w kolejnym odcinku. Także jak na razie jest git, fajnie, że mi się udało tego wodza goblinów zabić. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć.